Dzień dobry, witam Państwa. E, wiele razy w Polityko TV rozmawialiśmy na temat e, socjalizmu, na temat myśli socjalistycznej. E, z Bartoszem Łukaszewskim, z doktorem Bartoszem Łukaszewskim robiliśmy to bardzo e, często, ale w sumie nazywając historię tego ruchu ostatnich lat, e, myślę, że warto się zastanowić nad tym, nad całością historii w ruchu socjalistycznego, zacząć od jego początku, e, przenieść do czasów dzisiejszych, gdyż jak wszyscy wiemy, ten ruch przeszedł e, ogromną metamorfozę. E, z działań skoncentrowanych na pomocy osobom ubogim, biednym, robotnikom, chłopom, e, proletariatowi generalnie, e, przeistoczył się w w ruch, który wspiera kapitalistów, globalistów, wielkie korporacje. I jak do tego doszło, skąd to się wzięło, dlaczego tak to nastąpiło, w którym będzie nastąpił zwrot, w którym kierunku to zmierza. Będziemy się zastanawiać z profesorem Adamem Wielomskim. Myślę, że w najbliższych kilku odcinkach Polityka. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. No jak się przygotowałem na socjalizm, to już pokazywałem. Zresztą przed programem mam wybitne, najwybitniejsze dzieło socjalistyczne, zminiaturyzowane. Wezmę bliżej, żeby wszyscy zobaczyli, co to jest. Tak, manifest komunistyczny. Manifest tak, komunistyczny. taki maleńki. Kiedyś mi jeden ze studentów przyniósł coś takiego. Także, także piękna, piękna rzecz. Gdyby, gdyby byli jacyś autentyczni socjaliści jeszcze dzisiaj, to mogą sobie na przykład w, w Sejmie zasiadając mogliby sobie, prawda, nosić w kieszonce przy garniturze i wyciągać i od czasu do czasu otworzyć i coś przeczytać. Ale tam literki to są malutkie, też, też są takie malutkie. Też, są takie Czy ten cały manifest zawiera tak niewiele treści, że się zmieścił? Tak. Ale da się czytać. Okej. Okay. Czy taki mini poradnik dla dobrego socjalisty, jak się gubi gdzieś w czasie dyskusji, wyciąga i czyta i wie, w którym miejscu swojego życia się znajduje? Tak, No, zacznijmy od początku. Bob, to jest, to, jest, to jest taki moment, w którym się często zawieszają właśnie wszelkie rozmowy, kiedy zaczyna się mówić o początku ruchu socjalistycznego. E, automatyczne skojarzenie to jest Karol Marx e, i jego przyjaciel, który utrzymywał go przez te lata, dzięki czemu Karol Marx w ogóle e, mógł funkcjonować, więc Engels. E, ale przecież to nie jest prawda, bo socjalizm w wsparciu ubogich robotników, chłopów, proletariatu e, ma setki lat tradycji, tak naprawdę. W którym momencie można powiedzieć o w początkach socjalizmu e, w Europie, bo to reszta świata, w, ten. Ten wynalazek przyjęła od Europy i w innych kulturach tego nie było i do tej pory często nie ma wsparcia jakiegoś wielkiego dla osób potrzebujących. Skąd się wziął w Europie socjalizm i kiedy się rozpoczął? A to jest bardzo fajne pytanie, dlatego że. Jak się bierze, znaczy po, może zacznijmy od tego, że w tej chwili, jakby się chciało w języku polskim znaleźć jakąś dobrą pracę o współczesnym socjalizmie, o współczesnej socjaldemokracji, to jest bardzo ciężko i ubogo. Właściwie jest to temat, na który się prawie nic nie pisze. Ja sobie nie przypominam, żeby w języku polskim była jakaś dobra monografia o współczesnej socjaldemokracji. Jeśli już, to jest właśnie bardziej pod względem historycznym. Ale co ciekawe, w Polsce dominuje cały czas skojarzenie socjalizmu. Socjalizmu z marksizmem. Cały czas dominuje, i, i mało kto się zajmuje socjalizmem niemarksistowskim znacznie czo, częstokroć wcześniejszym od marksizmu. Miałem w swoim życiu bardzo dużo książek na temat socjalizmu i historii socjalizmu. No, bardzo dużo, ze cztery takie, ale takie grube po 500 stron, pisanych przez autorów francuskich i niemieckich w wieku XIX, którzy szukali genezy socjalizmu. Och, ja bym powiedział tak, to są całe wielkie dzieła gdzie wskazuje się na państwo Platona, gdzie jest mowa o zniesieniu własności prywatnej, wskazuje się na dzieje apostolskie, no bo w pierwsi, pierwsi chrześcijanie w pierwszych gminach prawdopodobnie nie posiadali własności prywatnej, tylko wszystko mieli wspólne. Wskazuje się potem nie wiem, na klasztory średniowieczne, gdzie nie było własności prywatnej. Wskazuje się na franciszkanów, zakon franciszkański. W, na różne herezje typu katarzy, gdzie nie było własności, tam katarzy mieli taki dosyć dziwny zwyczaj, nawet że cała wioska w jednym gigantycznym łóżku spała mało praktyczne i wygodne, mi się wydaje, szczególnie jak ze trzech chrapie, ale to kto, co kto lubi. Mamy potem następnie Tomasa Morusa, jego utopie, Campanelle, gdzieś tam się szuka różnych różnych myślicieli oświecenia francuskiego, którzy znosili własność prywatną. Co ciekawe, jezuici też się pojawiają, na przykład redukcje w Paragwaju, gdzie nie było własności prywatnej wśród Indian. Pojawia się na przykład Louis de Molina, który ko kojarzył grzech pierworodny. Uważał, że grzech pierworodny nastąpił w postaci pojawienia się własności, czyli, czyli, czyli to własność jest grzechem. Także, jakby to, to bym powiedział, jest bardzo długa tradycja, którą wywodzono, żeby pokazać genezę myśli socjalistycznej. Aczkolwiek powiem szczerze uczciwie, ja osobiście uważam, że trudno mówić o socjalizmie. W świecie przedkapitalistycznym. Świat przedkapitalistyczny, i to dotyczy nie tylko kultury europejskiej, ale również innych kultur, w pewnym sensie można powiedzieć, że cały jest socjalistyczny. Jak sobie na przykład weźmiemy starożytnych Żydów opisanych w Starym Testamencie, oni tam co siódmy rok mieli tak zwany rok jubileuszowy. Polegało to na tym, że następował powrót do pierwotnego rozdziału Ziemi. Anulowanie wszystkich długów, prawda, i tak dalej. Także następował podział porówno. Potem przez 7 lat można było się bogacić, pożyczać, sprzedawać, i tak dalej. Po czym po 7 latach znów powrót do status quo ante. I tak co 7 lat w tym, w tym roku jubileuszowym. W, w także, także to, jak się tam spojrzy gdzieś tam, nie wiem, na Indie, Chiny, to tych takich przypadków, bym powiedział, społeczeństwa przedindywidualistycznego jest cała masa. I właściwie można powiedzieć, że. No, no ten taki kapitalizm, prawda, wobec i sprzeciw wobec kapitalizmu, z którego wyrasta socjalizm, to się dopiero pojawia w kulturze zachodniej i właściwie wszystkie pierwotne ludy na całym świecie to raczej miały skłonność do jakiegoś takiego w cudzysłowie oczywiście mówimy socjalizmu. Generalnie uważam, że o socjalizmie jako takim można mówić dopiero na zachodzie, wtedy kiedy się pojawia kapitalizm. W wieku gdzieś tam, koniec wieku XVII w Anglii, w wieku XVIII w Europie, w wieku XVIII-XIX. No i wtedy się pojawiają pierwsze, takie bym powiedział już antykapitalistyczne postulaty. Myślę, że można takie szczególnie wskazać w oświeceniu francuskim. Tam się już pojawia cała masa, co ciekawe, księży, którzy byli pierwszymi socjalistami, marzyli o zniesieniu własności prywatnej, własności niektórych nawet kobiet, żeby była wspólna, tak? Pisali o jakichś takich wizjach, że będą całe wioski, że wszystkie plony z pola będą złożone do jednego magazynu i potem rozdawane, prawda, według potrzeb. Także to jest gdzieś tak naprawdę, pojawia się w oświeceniu, bo wtedy się już rozpoczyna ten kapitalizm. I to, że pierwsi socjaliści to byli duchowni, nie jest przypadkiem. Dlatego, że tacy jak Mabli, Morelli, Dondéchamp we Francji to, to byli duchowni, którzy protestowali przeciwko egoizmowi, wyzyskowi, biedzie z jednej strony mas, a bogactwu nielicznych z punktu widzenia przekazu ewangelicznego. Oni bardzo często że to nie publikowali swoich tekstów za życia. Jedynym to właściwie był Gabriel Mabli, który za życia publikował. Większość pisała, jak to się dzisiaj mówi, do poduszki, dlatego że bali się, że jak biskup przeczyta, co oni tam głoszą, prawda, to ich przeklnie. Dlatego bardzo często te teksty dopiero ukazywały się gdzieś tam w XIX wieku jako ciekawostka, prawda, że byli, pier... że byli, że byli socjaliści. Jeśli chodzi o takie, bym ruchy już klasycznie socjalistyczne, pierwsze polityczne, no to one się pojawiają w czasie rewolucji francuskiej. My bardzo często w Polsce błędnie myślimy, że tacy pierwsi socjaliści to byli jakobini. Otóż nie, nie byli, dlatego że Jakobini nie zrobili nic, aby upowszechnić własność, czy ją, czy ją nacjonalizować, czy uspołeczniać. Wprost przeciwnie, to była taka drobna burżuazja, sklepikarze, kupcy, rzemieślnicy, adwokaci i tak dalej. Nie ma w myśli Jakobińskiej niczego o, o wspólnieniu własności, czyli upaństwowieniu, ale się pojawiło, pojawiają na marginesie wychodzące z Jakobinów ruchy takie jak wściekli, księdza nie nieprzypadkowo, czy właściwie ex, wtedy już księdza RU. czy też pojawiają się Grakus Babew ze swoim przysiężeniem równych, którzy rzeczywiście już tą własność prywatną chcą likwidować, uspołeczniać, czy też upaństwawiać. I nie jest przypadkiem, że o Babefie Karol Marx potem pisał, że był pierwszym świadomym socjalistą, świadomym, takim, który już nie tylko chciał społeczniać własność, na przykład, nie wiem, tak jak jezuici kiedyś chcieli w Paragwaju, tylko chciał, yy, chciał znieść, zniszczyć kapitalizm, mówiąc brutalnie, zlikwidować kapitalistów jako klasę i wprowadzić społeczeństwo bezklasowe, gdzie wszystko będzie wspólne. Także tutaj, tutaj, tutaj myślę, że rewolucja francuska to jest ten pierwszy moment, kiedy pojawiają się pierwsi socjaliści. Oni się jeszcze tak nie uważają. Sam Babew się uważał za patriotę czyli Jacobina, mówiąc bardziej bym powiedział po polsku, który, który reprezentuje prawdziwy naród, czyli ubogich z, z paryskich przedmieść, szczególnie z najbardziej radykalnego społecznie francuskiego przedmieścia, świętego Antoniego paradoksalnie też od świętego, prawda. Także widać wyraźnie, że ta nadreprezentacja księży duchownych, teologów i tak dalej wyraźnie wskazuje na to, że inspiracja socjalizmu, dla socjalizmu ma charakter zdecydowanie chrześcijański. Jest to sprzeciw wobec egoizmu, nierówności, biedzie, wyzyskowi, w imię takiego bym powiedział ideału ewangelicznego. Tu jest zdecydowane, zdecydowane źródło tego. Czyli, czy dobrze rozumiem, że e, socjalizm odróżnia się od tego wszystkiego, co działo się przed nim, nie troską o ludzi ubogich, o równość, o, w, o działania e, prorozwojowe, tylko wyróżnia się tym, że po prostu od samego początku, od zarania swojego, e, żądał zniesienia własności prywatnej i pozbawienia ludzi wolności. To jest, to jest jedyny jego wyróżnik w takim razie, w, spośród tych wszystkich e, trendów oraz e, filozofii, które. Panowały przed nim, bo przypomnę, że Kościół przez całe setki lat wspierał ubogich, dzieci, sierocińce. Oczywiście na skalę możliwości, jakie posiadał, bo z drugiej strony też się bardzo bogacił i to nie jest ta skala, że równe bogactwo zdobyte przez Kościół szło później na ubogich, ale jednak tego, tego typu działania uskutecznie. To nie jest tylko kwestia katolicyzmu, chrześcijaństwa, bo. Setki, tysiące lat ludzie wzajemnie sobie pomagali w miarę swoich możliwości. Tak, bo że wiadomo, była bieda, trudno, żeby sobie pomagał, biedny wiadomo, pomagał w czymkolwiek, ale jednak dbanie o bliźnich, o bliskich, o sąsiadów, o te podstawowe komórki społeczne od tysięcy lat, bo to jest rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, sąsiedzi i tak dalej, to istnieje i działa od tysięcy lat, a socjalizm jedynie dorzucił do siebie, że dobrze by było. Hmm, no okraść tych, którzy coś mają, żeby się, inaczej, żeby ci, co coś mają podzielili się, a jeśli by nie chcieli się podzielić, wiadomo, że trudno jest zmusić kogoś do dzielenia się na siłę, no to jednak na siłę go zmusimy i wtedy nastąpi dobrobyt niesamowity dla wszystkich. To jest ta, to, to jest, czy to jest jedyny wróżnik socjalizmu jako takiego? Znaczy można powiedzieć tak, dlatego, że kiedyś samo słowo socjalizm pochodzi, co ciekawe, od societas łacińskiego, czyli społeczeństwo. I można powiedzieć, że w świecie przedkapitalistycznym, no takie, takie dzielenie się i opieka tych zamożniejszych i bogatszych nad biednymi była dosyć naturalna. To nawet Marx w Manifeście Komunistycznym, tam jest taki rozdział na temat socjalistów sentymentalnych i właśnie pisze, że tymi socjalistami, ci sentymentalni często rekrutują się z arystokracji. Dlatego, że sobie wspominają czasy przedkapitalistyczne, kiedy tam pan feudalny, no tam oczywiście wyzyskiwał tych chłopów, ale jak był, był, chłopi przymierali głodem, bo był nieurodzaj, to, to nawet kupił za swoje i się podzielił na tej zasadzie. Czy kościół, który tam dziesięcinę prawda, pobierał od wszystkich, ale jednak no, przynajmniej część tych kwot wydawał na różnego rodzaju zasiłki, ochronki i tak dalej. My zapominamy o tym, że wraz z rewolucją francuską nastąpiło ograbienie kościoła katolickiego. I my to często traktujemy na zasadzie przeniesienia własności, antyklerykałom się podoba, bo księża dostali, prawda, po tylnej części ciała, ale w bardzo wielu ówczesnych kronikarzy, pamiętnikarzy pisze, że to była zagłada, bym powiedział, społeczna, szczególnie dla biednych. Dlatego, że ci biedni, bezrolni, chłopi, jacyś, osoby starsze, niepełnosprawne, one dzięki tym całej działalności społecznej kościoła funkcjonowały i żyły. Nie jest przypadkiem, że w Anglii pojawiają się w XVII wieku tak zwane workhousy. To znaczy, takie domy pracy dla ubogich, gdzie na przykład jak ktoś żebrał, to go ówczesna policja, prawda, zabierała z ulicy i bez wyroku sądowego zamykano go w takim workhouse'ie, czyli w domu pracy. To, że takie osoby się pojawiły żebrzące masowo, to wynikało z tego, że w XVI wieku wraz z reformacją Henryk VIII zrabował dobra kościelne i w takiej sytuacji, rabując dobra kościelne, automatycznie. Skasował również te możliwości świadczenia pewnego rodzaju usług socjalnych przez Kościół. No i się pojawili ci biedni żebrzący. Ponieważ nie było wiadomo, co z nimi zrobić, to zamykano ich do tych workhouses i właściwie stawali się niewolnikami państwowymi, tak należałoby to, by to określić. Także, także to jest jakby ten moment kluczowy. Tu bardzo często na przykład niemieccy teoretycy socjalizmu, czy w ogóle niechętni kapitalizmowi, podkreślali rolę prawa rzymskiego i jego popularyzacji. I to, że prawo rzymskie bardzo mocno akcentowało pojęcie własności prywatnej. To jest prawda i nie jest prawda. To znaczy, prawo rzymskie rzeczywiście akcentowało bardzo mocno własność prywatną, ale to była własność prywatna należąca do ojca rodziny, tego pater familias, który w skład tej rodziny wchodzili nie tylko członkowie rodziny, ale służący, niewolnicy i tak Czyli on miał tą. Pełną dyspozycję własności, ale równocześnie z tego wynikały obowiązki społeczne w stosunku do osób zamieszkujących i związanych z jego domem. I można powiedzieć, że to, co zrobił wczesny kapitalizm, to to pojęcie tej własności przeniósł na taką wspólnotę bardzo mocno poszatkowane pojedyncze, złożone z pojedynczych osób, czy rodzin jedno, dwupokoleniowych. No i w takiej sytuacji rzeczywiście doszło prawda, do tego, że jest moje i tylko moje, to kodeks. Napolona w artykule 544 w, w, w wpisał taką formułę, że własność jest, to tam oczywiście cytuję mocno z pamięci, własność jest prawem używania rzeczy z wyłączeniem osób trzecich, czyli państwa i innych osób, czyli to, co jest moje, jest tylko moje i nie mam, nie mam żadnych wynikających z tego, jak to kiedyś nazywano, obowiązków społecznych. Kiedyś bardzo podkreślano, że własność niesie za sobą obowiązki społeczne w stosunku do tych, którzy są jej pozbawieni, a kapitalizm i mentalność kapitalistyczna przyniosło przekonanie, że zysk jest celem samym w sobie to zresztą jak się spojrzy na środowiska takie liberalne, radykalne po dzień dzisiejszy panuje takie przekonanie że y, zysk jest y, celem samym w sobie Ayn Rand napisała taką książeczkę cnota egoizmu, no to jest coś właśnie co było zupełnie niezgodne z tą taką wspólnotową tradycją nie tylko europejską, ale w ogóle przedkapitalistyczną że własność ma, ma ten charakter społeczny i to nie chodzi o to, że ktoś musiał nie wypadało żeby się nie podzielił z biednymi, żeby nie dał komuś tam, prawda, zapomogi i tak dalej. Istniało coś takiego jak nacisk opinii publicznej, że nie wypada, jak się coś ma, żeby się nie podzielić, czegoś tam nie ufundować, nie dać, nie wiem, wdowom, czegoś tam i tak dalej. Pamiętam zresztą, że w, chyba w XIII wieku któryś tam z innocentów, z innocentych papieży dokonał z depozycji stronu takiego króla portugalskiego Sancho II, jako króla gnuśnego i jednym z powodów jego depozycji, którą papież podał, to chyba Inocenty III, by się mnie pamięć nie myli, było to, że nie łoży żadnych środków na wdowy i, 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 i sieroty. Także to było wtedy jakby no, taka działalność oczywista. A kapitalizm przynosi nową mentalność zysku, polegającą na tym, że mnożenie jest celem samym w sobie. Mnożenie jest celem w samym sobie. To po części z protestantyzmu też wynika, z kalwinizmu przede wszystkim, dlatego, że ten kto mnoży, to w ten sposób tworzy kapitał, inwestuje i można powiedzieć, tworzy nowe miejsca pracy. I to jest wszystko prawda. Tylko, że system kapitalistyczny nie przewiduje, co zrobić na przykład z tymi, którzy są chorzy, słabi, starzy i nie mają siły pracować. Po likwidacji czy też osłabieniu kościoła i jego systemu charytatywnego, miliony ludzi gdzieś tam jest, powiedzmy, w wyniku przyrostu demograficznego przerzucana do powstających miast przemysłu i tam nie posiadają żadnej opieki socjalnej kompletnie żadnej. Nie posiadają systemu rentowego, emerytalnego, zasiłków o bezrobocia, nie ma prawa. Pracy, żadnego i tak dalej. I w sytuacji, kiedy mamy miasteczko i trzy fabryki i 2000 tysiące chętnych, a jest 1200 miejsc pracy na przykład, no to 800 ludzi jest zawsze bezrobotnych, więc pojawiają się takie zjawiska właśnie, no, że każdy, że pracodawca daje najmniejszą możliwą stawkę, jaką się da. To zresztą Janie i Malthus wprost mówią, że tak powinno być, że biedni za bardzo się namnożyli, więc muszą powymierać, i że nie, ma, że nie ma się z nimi w ogóle co dzielić, bo to w ten sposób się osłabia, nazwijmy to, rasę swoją własną, dzieląc się z biednymi, biedni muszą wymrzeć. To mówi Malthus, potem Herbert Spencer to głosił w myśli liberalnej. Także, także, także no to jest, bym powiedział, taki, taki, taki element, który się rzeczywiście pojawia. Tego, tego, wcześniej, tego wcześniej nie było. No i w takiej sytuacji no, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju ruchy socjalistyczne, które paradoksalnie ja się trochę tak jak się wgłębiałem w te tematy, to one nie zaczynały wcale od zniesienia własności prywatnej, tak jak nam się to dzisiaj wydaje. One zaczynały przede wszystkim od niezgody na zasadę wolności umów, a szczególnie wolności umów o pracę, czyli nie ma żadnego prawa pracy. A więc każdego można w każdej chwili zwolnić. Można zrobić lokauty, dzisiaj zapomniane słowo, czyli zwolnić wszystkich pracowników po to, żeby zatrudnić ich jutro, ale już za mniejszą płacę. W tej chwili zakazane jest to przez prawo pracy i w Europie nigdzie lokautów nie ma, i większość ludzi już nawet lokautów nie wie, co to, co to znaczy ten lokaut. Także, także to było, bym powiedział, wtedy normalne. I, i pierwsi socjaliści, tak zwani socjaliści utopijni, po części. Inspirując się właśnie chrześcijaństwem, chcieli, aby państwo, wspólnota, interweniowała w swobodę umów o pracę, wprowadzając właśnie coś, co byśmy dzisiaj nazwali ustawodawstwem pracy. Czyli na przykład, że jest jakiś okres wypowiedzenia o pracę, że tracący pracę ma jakieś prawo do zasiłku, że. Jak ktoś ma 80 lat, to jest oczywiste, że już nie ma siły pracować, i trzeba, i społeczeństwo go powinno utrzymać i tak dalej. Także, także jakby stąd się w, można powiedzieć, z tej wolności umów o pracę wzięła się cała krytyka. No bo my tego problemu dzisiaj trochę nie dostrzegamy, dlatego że nas prawo pracy już przyczęło do tego, że nas chroni, często tak, że już się pracodawcom nie, nie opłaci zatrudniać nowych pracowników, ale, ale wtedy, wtedy tego, tego w ogóle nie było i to było na takiej zasadzie, że można było zostać zwolnionym, bo się moja twarz nie podobała pracodawcy na, te, na tej zasadzie. Także także stąd jakby się, się bierze socjalizm I ponieważ pracodawcy, i cały system liberalny, kapitalistyczny się na to nie godził, no to się pojawił nurt bardziej radykalny, że ponieważ nie da się z kapitalistami dogadać, no to trzeba kapitalizm obalić, łącznie z instytucją własności. Czyli ten pomysł rewolucji własnościowej, to jest dopiero drugi, wynikły z przekonania, że druga strona nie chce jakiegokolwiek kompromisu. Czyli co, czyli socjalizm polega, pojawia się zawsze tam, gdzie jeszcze jest jakaś szansa na rozmowę, pertraktację a, I współpracę z drugą stroną, a komunizm w chwili, kiedy po prostu już nikt nie myśli o tym, żeby dyskutować, tylko żeby wyryżać przeciwnika. Tak w skrócie można różnicę między socjalizmem a komunizmem określić, że to jest jedno i to samo, tylko w, w, używane w, w, w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy są szanse na przejście pewnych potrzeb ludności, czy nie. Tak. Ale jak słucham tego, co Pan mówi, to w sumie w, to. Nie trudno zrozumieć tych ówczesnych socjalistów, w chwili, kiedy faktycznie wszedł ten twardy kapitalizm, nie dbający kompletnie o pracowników, co się zresztą szybko zmieniło. To nie jest tak, że po to, 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 to trwało setki lat, to trudno się dziwić tym ludziom, że faktycznie domagali się, że skoro zlikwidowaliście kościół jako taki, zlikwidowaliście pomoc socjalną, która istniała setki lat. To musicie wziąć to na swoje barki. No i teraz pytanie: kiedy, kiedy kapitalizm zrozumiał, że musi to wziąć na swoje barki? Bo kiedy czyta się Paula Johnsona w Intelektualistów, on tam pisze, że Marx owszem miał rację, tylko napisał to 50 lat za późno, o chwilę kiedy on już żył. Kiedy Marx pisał Kapitał, to wszystko co opisywał było pieśnią przeszłości, a kapitalizm zrozumiał, że musi jednak wspierać swoich robotników, no bo inaczej nic z tego nie będzie. Tak, rzeczywiście tak było. To zresztą paradoksalnie, to nie jest tylko tak, że robotnicy nawoływali do zwiększenia, bo powiem tak, w momencie, w którym zabrakło kościoła, czy kościołów, które się zajmowały świadczeniami socjalnymi, po pojawiły się tendencje, aby to państwo przejęło te funkcje, czyli takie no, państwo socjalne. I jakby te tendencje pojawiają się z kilku kierunków. Po pierwsze, mamy cały kierunek, nazwijmy to, konserwatystów, którzy się temu sprzeciwiają, bo to nie jest tak, żeśmy doszli do tego wniosku, że to tylko Marks opisał jakiś wymyślony, prawda, wyzysk. Ja pamiętam, jak pisałem jeszcze pracę doktorską i czytałem takie prace takiego francuskiego konserwatysty z pierwszej połowy XIX wieku, Louis de Bonalda. I tam pamiętam, przeczytałem między niej taką jego broszurę, w której opisuje Paryż w początku, początku XIX wieku, mniej więcej lata XX, Paryżu. To jak on opisuje dzielnicę robotniczą, on opisuje to z przerażeniem. No to, no to ja powiem szczerze, jego opisy do pismów Marksa niewiele odstają, a to na pewno nie był żaden rewolucjonista wprost przeciwnie, to był zażarty konserwatysta, monarchista, i tak dalej. Także te opisy są jak najbardziej, są, są jak najbardziej autentyczne. I tu się pojawiły tak, z jednej strony, to jest stref, stref, sfery konserwatywne protestowały przeciwko temu, głównie właśnie z perspektywy takiej, bym powiedział, chrześcijańskiej motywacji. Po drugie, sami roboty. Zaczęli się organizować związki zawodowe, które, pamiętajmy, w tym pierwotnym kapitalizmie też były zakazane. Nie wolno było, to jest to słynne prawo Le Chapelier we Francji w czasie rewolucji francuskiej, uchwalone nigdy nie pamiętam w 1790 albo 1991, o zakazie zrzeszania się zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Czyli pracodawcy by nie mogli założyć jakiegoś biznes center, klubu, bo tam by się spotykali, mogli ustalić na przykład ceny i płace, a robotnikom nie wolno było założyć związku zawodowego. Niby, że tak powiem, dawało to obydwu stronom, zabierało to samo prawo, ale jak kapitalistów w miasteczku było pięciu, a robotników pięć tysięcy, to jest oczywiste, że tych pięciu się mogło na kolacji spotkać i bez zakładania związku zawodowego wszystko ustalić, prawda? A no, pięciu tysięcy robotników się na kolacji się nie spotkają, dlatego dlatego im ten związek zawodowy formalny był potrzebny. Także to mamy to robotników i wreszcie trzecia grupa, o której dzisiaj zapominamy, która bardzo mocno walczyła o wprowadzenie soc ustawodawstwa socjalnego. Dzisiaj się zapomina o tym. Generalicja. Dlaczego? Wojsko znaczy Tak, się. Wojsko. Armia. Armia. Bo armia, kiedy się pojawiły armia z poborów w XIX wieku, to generałowie szybko zobaczyli, że Robotnicy w wieku lat 18, po, brani do wojska którzy pracowali od dziecka fizycznie, y, są, można powiedzieć, fizycznie zniekształceni, ułomni, można powiedzieć, wypluci już w wieku na 18 i są y, żołnierzami, którzy są niżsi, słabsi, i tak dalej, w stosunku do żołnierzy pochodzenia chłopskiego czy mieszczańskiego. I na przykład w Prusach generałowie jako pierwsi zaczęli naciskać na świadczenia socjalne, y, po to, na przykład, żeby zakazać pracy dzieci. Dlatego, że to się przekładało na rekrutaż. Nie wspominając o tym, że ten rekrut taki z tych dzielnic robotniczych, wybiedzonych, nędznych. On się nie za bardzo utożsamiał z państwem, z ojczyzną. Nie był rekrutem, bym powiedział, nie tylko fizycznie, ale również psychologicznie pełnosprawnym dla, 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 dla generałów, więc generałowie mocno naciskali. To na przykład pamiętam, gdzieś tam czytałem, że na Bismarcka, aby wprowadził świadczenia socjalne, bardzo mocno generałowie naciskali. I tam pisali, prawda, że francuski żołnierz jest bardziej sprawny fizycznie, bardziej się utożsamia ze swoją ojczyzną niż Pruski no bo tutaj, prawda, z jakichś zagłębi robotniczych, wybiedzeni, yy, głodni, yy, nie utożsamiający się z ojczyzną i tylko szukający jedzenia, powiedzmy sobie brutalnie, nie nadają się do walki za, za, za króla pruskiego, czy tam za cesarza potem niemieckiego, nie? Także, także to bardzo różne były inspiracje do tego i to nie jest tylko tak, że to, że to, jest, ta, że to jest tylko ten proletariat zbuntowany. A kiedy się to zaczyna zmieniać? Yy, to się zaczyna zmieniać yy, w drugiej połowie XIX wieku, yy, czyli można powiedzieć, że ten taki kapitalizm, taki wilczy, korwinistyczny, o, powiedzmy w ten sposób. A taka a propos, ma Pan pozdrowienie od Pana Prezesa Janusza Korwin-Mikkego, z którym rozmawiałem ostatnio przez telefon. Kazał pozdrowić, bo mówiłem, że dzisiaj mamy nagranie. Tak? A bardzo dziękuję I, i, i wzajemnie, ale to, 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 to miłe bardzo, że, że ciągle Prezes o mnie pamięta. Tak, prezes pamięta. W każdym, w każdym razie w każdym razie to się, ten kapitalizm taki wilczy się kończy w drugiej połowie XIX wieku. On się kończy z bardzo prostego powodu. Procesy demokratyzacji. W momencie kiedy się pojawiła demokratyzacja yy, i zaczęły się pojawiać partie robotnicze, rewolucyjne, niepatriotyczne, nastawione wyłącznie rewindykacyjnie, niezwiązane z państwem, uważające, że państwo stoi po stronie kapitału, posiadaczy i tak dalej, no to w takiej sytuacji zaczęły się pojawiać yy, pojawiać, bym powiedział, no siły polityczne można w jakiś sposób powiedzieć anarchistyczne w stosunku do państwa. No i trzeba było tym robotnikom dać ojczyznę. Jest takie znane powiedzenie Marksa, prawda, że robotnicy nie mają ojczyzny, bo ojczyzna się ich zaparła. Nie jest to zupełnie bezzasadne, że się ich zaparła. No i w takiej sytuacji wraz z demokratyzacją trzeba było zadbać o to, żeby obywatele zaczęli się utożsamiać z tą ojczyzną. Mnie zawsze przypomina się takie powiedzenie Żana Żoresa z 1914 roku, kiedy to, kiedy to partia socjalistyczna w swojej większości była przeciwko wojnie i obronie przeciwko Niemcom no to Jean Jaurès tłumaczył swoim towarzyszom partyjnym socjalistom, że jak to wy tutaj jakimiś żyjecie abstrakcyjnymi ideałami, prawda, że robotnicy nie mają ojczyzny, bo Marx tak napisał tam 60 lat temu, czy 70 a przecież to jest tak, że to już nie jest ta, ta sama Francja, co była w połowie XIX wieku. Są już świadczenia socjalne, są emerytury pojawiło się prawo pracy Francja jest już ojczyzną dla robotników, więc robotnicy muszą muszą iść na front były powoływani, tak jak wszyscy inni obywatele, bo Francja stała się już ich ojczyzną. To samo na przykład w Niemczech pisał Ferdinand Lassalle, który, który właśnie też głosił to, że, że jeśli robotnicy mają się utożsamić ze zjednoczonymi Niemcami, to Niemcy muszą być ich ojczyzną. To znaczy, że Niemcy muszą jako państwo zadbać o robotników. Wprowadzić jakieś emerytury, renty, ubezpieczenia i tego typu rzeczy. No i, i właśnie potem socjaliści, jak wiadomo, w 1914 roku niemieccy, to co Lenin potem zarzucał strasznie, dokonali zdrady sprawy proletariatu, ponieważ zagłosowali za kredytami wojennymi, bo już się z tym Niemcami utożsamiali, a cesarz wtedy powiedział, powiedział, powiedział o nich: moja socjaldemokracja. Także nastąpiło gdzieś tak w drugiej połowie XIX wieku to pojednanie. Trudne bardzo, bo na przykład, jak jeszcze sobie spojrzymy na Komunę Paryską, no to Komuna Paryska została. No, to był taki bunt mocno, bym powiedział, anarchiczny przeciwko porządkowi. No i komuna poryska została zmasakrowana przecież tak, z tak zwanych wersalczyków, czyli liberałów, armię wersalczyków, no, w sposób skrajnie drakoński i barbarzyński. Podobnie zresztą jak w 1800, w czasie, w czasie wiosny ludów, tak zwane dni czerwcowe w Paryżu, kiedy Gwardia Republikańska weszła do Paryża, do dzielnic robotniczych i ja nie powiem, że dokonała ich pacyfikacji. To była masakra ulica po ulicy po prostu. Także to ten, ten jakby no państwo w ogóle dla jego spoistości musi być, że tak powiem robotnicy muszą się czuć tak liczna grupa społeczna obywatelami tego państwa, no bo inaczej to grozi po pierwsze w razie konfliktu wojennego no piątą kolumną na tyłach, brakiem zaangażowania rekrutów pochodzących z tych grup społecznych w, w państwo. No i w momencie, kiedy się pojawia demokratyzacja, no trudno sobie wyobrazić, żeby jedna trzecia parlamentu była przeciwko państwu, no bo de facto tak, taką by była. Więc te wszystkie zjawiska wymusiły pojawienie się jakichś elementów państwa socjalnego, no. które zastępowały y, dawną działalność charytatywną związaną z kościołami i osobami prywatnymi, która w warunkach kapitalizmu w pierwszej połowie XIX wieku właściwie zanikła. Powiedzmy sobie to szczerze. I te te krytyki socjalistyczne, ja powiem szczerze, kiedyś sam, będąc pod wpływem takiego ortodoksyjnego korwinizmu, uważałem, że to jest bajki, wymysły i tak dalej. Póki nie poczytałem sobie prac konserwatystów z tej epoki, ze zdziwieniem stwierdziłem, że oni, ich jakby no, opis wcale nie odbiega tak bardzo od tego opisu marksistowskiego. No, pamiętam tego Bonalda, jak zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, jak on opisuje te dzielnice robotnicze. Mówi tak, robotnik pracuje 12 godzin. Wychodzi z pracy, nie prowadzi życia rodzinnego, bo już nie ma kiedy, bo i ma dzień wolny jeden w tygodniu. Po dwunastu godzinach to można tylko i wyłącznie pójść do knajpy, przepić co się zarobiło i pójść na prostytutki żeby, że tak powiem, wydać resztę tego, co się zarobiło. I na tym się kończy życie rodzinne robotnika, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, rok za rokiem w ten sam sposób. No i on tam właśnie opisuje Bonal, pamiętam, że średnia życia to tam jest 40 lat mniej więcej w tych dzielnicach robotniczych i tak dalej. No i on tak chodził po tym i twierdził, że to jest armia rewolucji przyszłej w, na tych przedmieściach Świętego Antoniego i innych i był tym absolutnie przerażony. Rozumiem, ale weźmy też jedną rzecz pod uwagę, że e, tak wspomniałem wcześniej, kapitalizm się przeistaczał, o czym Pan teraz wspomniał, e, i koniec XIX wieku to jest e, niejaki Frederick Tyler, Amerykanin, który stworzył naukowe metody zarządzania, bo był nauko, no, naukowy socjalizm, to, to z jednej strony, no stworzył naukowe metody zarządzania. W których to zawar instrukcje jak należy traktować robotników, żeby byli jak najbardziej wydajni, bo chodziło o wydajność. Tu nie chodziło o jakieś tam prawa człowieka, tylko o wydajność, że robotnik musi mieć pracę dostosowaną do swoich umiejętności. Jeżeli intelektualnie ogarnie tego śrubki, to ma dostawać śrubki. Jeżeli ogarnia więcej, to, to dostaje więcej obowiązków, ale generalnie, że opieka nad nim dobrze wpływa na jego wydajność, czyli jak ma przerwy, jak ma odpoczynek, jak ma bez, poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli się rozchoruje, to jednak pracodawca dalej mu płaci pieniądze mniejsze, ale jednak płaci, że to wszystko, właśnie te naukowe metody zarządzania doskonale wpłyną na rozwój kapitalizmu, i tutaj. Ja się odwołam do człowieka, którego, znaczy nie wiem czy pan go nie lubi osobiście, tak? ale to jest Peter Drucker, to jest, to jest austriacki ekonomista, który stwierdził, że Tayloryzm, bo tak się nazywa ta, ta, ta naukowa metody zarządzania w, w, tak popularnie, wygrał de facto z marksizmem i socjalizmem, bo doprowadził do sytuacji, w której robotnicy po prostu zaczęli żyć dobrze, a w końcu bardzo dobrze. Czyli ten kapitalizm samodzielnie potrafił wytworzyć sposoby, z którymi to socjaliści chyba do dzisiaj walczą, żeby je wprowadzić. Tak, dlatego że najbardziej, tak jakbym powiedział, pierwotny instynkt pracodawcy polega na przekonaniu, że ilość produkcji danej rzeczy zależy od czasu pracy. Dlatego na przykład. Tylko dopiero potem się pojawia przekonanie, że to nie jest takie proste. E, na przykład jak się patrzy na niewolnictwo w średniowieczu, wszyscy historycy mówią, że ono wygasa samoistnie około roku tysięcznego. Tam w XIII wieku papież Aleksander III je zniósł oficjalnie, ale ono wygasa tak naprawdę około tysięcznego roku, dlatego że ówcześni feudałowie, czy właściciele ziemscy, zauważyli jedną rzecz. Niewolnik pracuje pod batem. Tylko i wyłącznie pod batem i kiedy musi, ponieważ nie ma nic kompletnie z tego, co wypracuje. Dlatego patrzy jak tutaj nic nie robić, patrzy jak się karbowy prawda, odwróci, żeby natychmiast odłożyć narzędzia i tak dalej. I wtedy zauważono, że jeśli niewolnikowi się da na własność ziemi jako tak zwaną własność podzieloną, coś w rodzaju dzisiejszej dzierżawy i się z nim umówimy w ten sposób, że 50% plonów, je, procent plonów jest jego, a 50% procent plonów oddaje, to się nagle okazało, że mimo, że on oddaje 50% procent plonów tylko, to wypracowuje więcej niż jako niewolnik. No bo ma 50% dla siebie to mu sprzyja. Podobnie było potem w wieku XIX, czy w ogóle w XVIII, XIX, jak kapitalizm powstawał. Pierwszym pracodawcom wydawało się kapitalistycznym, że czas pracy. Powinien być maksymalizowany jak najdłuższy, jak najmniej wolnego, ponieważ w ten sposób zwiększy się najbardziej wydajność. Co ciekawe, ten błąd nawet potępiał jeszcze Marx, który uważał, że wartość pracy to jest tylko i wyłącznie liczona w czasie pracy, a nie ilością wytworzonego towaru. I, I pracodawcy początkowo myśleli, że jak się robotnika puści do fabryki na 12 godzin, 6 dni w tygodniu, bez żadnego urlopu, i tak dalej, to wtedy, jego, wtedy on wypracuje najwięcej. I wspomniany tutaj przez pana Taylor, i inni po prostu zaczęli zauważać, że jak robotnik pracuje nie 12 godzin, a 10 i się wyśpi. A jeszcze jak pojedzie raz w roku na tydzień na urlop na przykład i odpocznie, to się okazuje, że mimo, że gdzieś tam godzinowo w sumie pracuje, powiedzmy, nie wiem, jedną piątą mniej, to w rzeczywistości jest bardziej wypoczęty, zmotywowany i pracuje lepiej i, przez, i mając skrócony czas pracy, powiedzmy o 20%, wytworzy więcej. Także to rzeczywiście nie wynikało z żadnej tam troski o prawa człowieka i tak dalej, to wynikało z namysłu ekonomicznego, że, że człowiek wypoczęty i jest w stanie wypracować więcej. Zresztą idziemy w tym kierunku, bo potem się pojawiły wolne soboty, prawda, pojawiły się płatne urlopy i tak dalej. To, to, to właśnie dlatego, że zauważono, że to na przykład w Niemczech zauważono, że robotnik świetnie, że człowiek musi, musi się, wtedy nie używano tego pojęcia, dzisiaj się mówi, zresetować, wyjeżdżając zaraz na rok na urlop. Psychologowie prawda, mówią, że człowiek musi pojechać raz w roku na dwutygodniowy urlop i wyłączyć się z tego, w czym pracuje, i wtedy wraca z nowymi siłami, jest bardziej produktywny. W Niemczech też to zauważono pod koniec XIX wieku, i się tam pojawiło właśnie na przykład prawo robotników do urlopu. I co więcej, państwo, które dbało o produktywność robotników, no bo w ten sposób rozbudowywało swój przemysł, zaczęło im nawet organizować yy, wakacje. Dlatego, że jak robotnik yy, nie pracuje yy, i ma tydzień wolnego czy dwa tygodnie wolnego i spędzi te dwa tygodnie z kolegami pijąc, no to jego wypoczynek powiedzmy sobie jest taki średnio. Ale jak się go yy, państwo mu zorganizuje, w wakacje w naj, nad najbliższą rzeczką, jeziorem czy w górach i on wtedy rzeczywiście wypocznie, to on wraca i potem. Ma werwę do pracy. Także to, to. No poza tym, w te dwa tygodnie, spędzając z kolegami, może im wpaść do głowy coś głupiego, na przykład mogą rewolucję wywołać. Tak? A jadąc na zorganizowany wypoczynek, mało tego, że są bezpieczni dla systemu, to jeszcze wydają pieniądze e, płacąc ludziom, którzy de facto ich tam wysłali, czy swoim pracodawcom. Czyli po prostu no. biznes ciągle się kręci. Tak, biznes się kręci i wszyscy zyskują. Zarówno państwo, bo ma więcej podatków, pracodawcy, bo więcej zarobią, a robotnicy mają dnie wolne, mają jakieś tam prawda ograniczenia. E, Godzin pracy i tak dalej. No bo powiedzmy sobie szczerze, no, nikt nie jest w stanie pracować wydajnie, pracując powiedzmy po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu przez całe życie. No nie da się po prostu. No, to, to, to się nie da. I tutaj trzeba było pewnego, bym powiedział, obserwacji z jednej strony, no, a z drugiej strony no, pewnego też rozwoju psychologii. Żeby, żeby takie rzeczy zobaczyć. Na początku tego nie było i się wydawało, że maksymalizowanie czasu pracy jest kluczem do zwiększenia produktywności i dopiero po jakimś czasie spostrzeżono, że jest odwrotnie. Jest jakiś optimum czasu pracy, które powoduje, że robotnik wtedy jest najbardziej pracowity i najwięcej wytwarza, tam powiedzmy pracuje, nie wiem, dajmy na to 8 godzin, 6 dni w tygodniu, a nie, nie po 10 czy po 12. Zresztą, zresztą początkowo... Bo dzisiejsza lewica mówi o 4 godzinach pracy, ale to już, ten, to już chyba jest to tak, to tak strefa. Z boku, tak. Bo jesteśmy ciągle w XIX wieku. Tak, no to już to, 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 to jest chyba ekstrema, te cztery godziny pracy. Tak. E, zaczyna się wiek XX. Wygląda na to z, te, z, z tego, co mówimy, że system został opanowany, biedni przestali być aż tak bardzo biedni. Nie to, że zostali się nagle bardzo bogaci, ale to już nie jest ten wyzysk XVIII i XIX wieczny. E, tymczasem wtedy właśnie zaczynają wybuchać rewolucje komunistyczne, socjalistyczne. Dlaczego tak się stało? Oj, to, to z różnych powodów. Przede wszystkim rewolucja, jak wiadomo, wybuchła w Rosji, czyli w kraju najmniej z, zindustrializowanym w Europie. Także to nie była rewolucja proletariacka. To się ocenia, że w momencie, kiedy w 17 roku wybuchła rewolucja październikowa w Rosji, to, której, która październikowa wybuchła w listopadzie, no to się ocenia, że wtedy proletariat to stanowił około 2% społeczeństwa rosyjskiego. To była głównie rewolucja jednak chłopska niż proletariacka, kierowana przez partię, która się odwoływała do idei proletariackiej. Ale to, że te rewolucje wybuchają, to wynik z przede wszystkim I wojny światowej. To znaczy, cztery. Lata spędzone w okopach no, zradykalizowały ludzi, to jest raz. Po drugie, ludzie się przyzwyczaili przez 4 lata, że w konfliktach używa się broni, się strzela i zabija, i właściwie stali się na to, mało, mało jakby no, odporni, to znaczy, znaczy w sensie stracili jakby etyczne zahamowania, żeby zabić drugiego człowieka. To, to, to jest bardzo charakterystyczne. No i wreszcie przede wszystkim yy, pamiętajmy o tym, że wojna zbiega się ze straszliwą nędzą biedą, potem mamy wielki kryzys gospodarczy 29 roku i tak dalej. No i to jest bym powiedział, objaw taki no. hysteria poniekąd. No i przede wszystkim ym, pierwsza wojna światowa to jest też taka rzecz, którą dzisiaj się mało pamięta. Ona doprowadziła do strasznej pauperyzacji klasy średniej. A potem jeszcze to pogłębił kryzys 29 roku. Ja pamiętam, jest taka któraś z powieści Morisa Baresa pisanych przed wojną i tam jest jakiś tam główny bohater jest przedstawiany, że tam ma ileś w tysięcy franków renty rocznej. Czyli nie pracuje, tylko żyje z tej renty. I potem jeden z francuskich jakiś tam publicznych Policystów pisze w swoim artykule, że właśnie przeczytałem ostatnio tą książkę, prawda, powieść Baresa, on tam ma tyle renty, że dzisiaj można za to chleb kupić. Dlatego, że inflacja po prostu zjadła, ponieważ państwa nie miały pieniędzy, więc zaczęły, zaczęły drukować pieniądze na wojnę, więc inflacja po prostu zjadła. Czyli można powiedzieć, cała Europa nieprawdopodobnie zbiedniała w wyniku I wojny światowej i wielkiego kryzysu. No i zrozpaczeni ludzie próbowali przy pomocy. Polityki, rewolucji, e, odbudować jakby swoją wcześniejszy poziom życia, co im się no, generalnie nie udało, ale co zaowocowało całą masą rewolucji komunistycznych, socjalistycznych, kontrrewolucji, może tak, anarchistycznych, nazistowskich i tak dalej. E, Jakbym powiedział tak, jakby w naszej świadomości ta historia społeczna pierwszej połowy XX wieku jest nie napisana. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak to zakrosły Belepok, czyli z wojny światowej, jak ludzie w sposób niepodległy, Prawdopodobnie zbiednieli przez, w ciągu następnych 20-30 lat. To jest w yy, yy, poziom zbiednień, yy, zbiednienia. To jest inflacja, koszty wojny. Ja też jeszcze dodam utratę kompletną szacunku i zaufania do władców, tak? bo władcy, którzy swoją, swoją potęgą, swoją mocą, swoją powagą przez kilkaset lat utrzymywali lud w względnym spokoju, no wywołując liczne wojny, ale nie na tą skalę, Nagle ten lud został rzucony bez pardonu do maszynki, do mięsa. Tak, przecież I wojna światowa to było kompletne niebranie pod uwagę strat ludzkich. Mm -hmm. Ci ludzie milionami szli pod nóż na bardzo małych przestrzeniach terenu, żeby było, żeby było to jasne. W związku z tym po pierwszej wojnie światowej władza. Przedwojenna straciła kompletnie respekt u swoich obywateli. To jest też pewnie element bardzo istotny, jeżeli chodzi o rewolucyjność nastrojów tak, powojennych. Tak, tak, zdecydowanie. Władza straciła, zresztą tych monarchii się ileś tam rozpadło, wszystkie w Europie Środkowo-Wschodniej i tak dalej. Powstało gigantyczne zamieszanie. No Powiedzmy sobie szczerze, Lenin przed, przed I wojną światową w życiu w Rosji by nie wywołał rewolucji. Ja to zawsze powtarzam, bo to jest taka moja ulubiona anegdota, że jak Lenin jeszcze mieszkał w Curichów w Szwajcarii, to yy, Leniniści spotykali się tam w Zurichu w jakiejś knajpie. A naprzeciwko była knajpa dadaistów. No dadaiści to taki nurt literacki, prawda, Politycznie mocno anarchizując. I zachował się taka korespondencja w szwajcarskiej policji, że jakiś tam oficer pisze do swojego przełożonego, że potrzebny jest czterech szpicli, tajnych, tajniaków dwóch, żeby obserwowało knajpę dadaistyczną, a dwóch lenini, leninistyczną. No i jest odpowiedź, że no, to typowa braki finansowe, budżetowe i tak dalej, więc nie ma możliwości, żeby czterech agentów delegować można tylko dwóch. Proszę obserwować dedeistów, ponieważ Leniniści są tak ekstremistyczni, że trudno ich traktować poważnie. To jest przed I wojny światowej. No, radykalizacja, która nastąpiła, ta 6 milionów prawda, na frontach ogólne z Biedynie spowodowało, że nagle Lenin stał się poważny. I nikt nie wierzył w to, że, że może coś zrobić. Zresztą powiedzmy sobie szczerze: ten kaiser, który przerzucił Lenina do, do do Piotrogrodu, ówczesnego. Przecież Niemcy w życiu nie wierzyli w to, że on tam zdobędzie władzę. On to, to miał być tylko odrzucony jako taki anarchista, prawda, który będzie na tyłach wywołał strajki, może zrobi jakąś rewolucję i będzie trzeba z frontu wycofać ze dwie dywizje, żeby ją stłumić, prawda. No ale to, że on wygra zbuduje tam Związek Radziecki, no nie, no to, to, to sztab niemiecki w życiu tego nie przypuszczał. I w życiu tego no, to to tam nie przypuszczał. Ta w final do wrżnięcia wszystkich anarchistów rosyjskich, też chyba nikt na, nikt na to nie wpadł w, w, w czasie jego wysyłania. Nie, zresztą potem jak się spojrzy na przykład na historię rewolucji radzieckiej, to ciekawą rzeczą jest zwrócenie uwagi na to, że każdy z tych generałów, tak zwanych białych, e, zwalczał Lenina na własną rękę nie usiedli przy takim okrągłym stole i nie porozumieli się, że prawda, e, ty Stąd, ja, stąd, ty stąd. Dlaczego? Żaden z nich nie traktował lemina poważnie. Wszyscy uważali, że to. Jest... Coś tak szalonego, że to nie ma żadnych szans, więc każdy uważał, że na własną rękę pierwszy zdobędzie Moskwę Piotrogród i ogłosi, prawda, że już że będzie zwycięzcą i będzie rozdawał potem karty. No i się nagle okazało, że, że nie. Zresztą co więcej, Lenin przecież sam nie wierzył w to, że wygra, dlatego że w Piotrogrodzie, jak zdobyli tam jakieś drukarnie, taką nazwijmy to państwowych dokumentów, to Lenin z kolegami sobie wystawili fałszywe paszporty, żeby uciec. Bo też nie wierzyli w to, że wygrają. Reasumując dzisiejsze spotkanie, bo powoli dochodzimy do, do, do końca pierwszej części, lata 20-30 to ogromny sukces socjalizmu w Europie. Bo pomijając mniejsze i większe partyjki w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech zaponował faszyzm. przypomnijmy, że Mussolini był socjalistą, był szefem naczelnym gazety socjalistycznej we Włoszech i całym i cały faszyzm de facto, jest oparty o myśli Marksa. Mamy komunistyczny reżim w Rosji. No i mamy narodowych socjalistów w Niemczech, czyli de facto pół Europy nagle okazało się no, wyjątkowo podatne na myśl socjalistyczną. W Polsce myśl PPS, z którego wyrósł, wyrósł Piłsudski, ale to trochę inna sytuacja. I jeszcze warto, jeszcze warto tutaj może dorzucić, że ten kapitalizm taki liberalno-wolnorynkowy zupełnie zamiera w całym świecie. W, w, no, w czasie I Wojny Światowej mamy takie, taki, coś takiego, co się w Niemczech określało mianem socjalizmus, czyli socjalizm Wojenny, czyli państwo, które kieruje całą gospodarką. Wbrew pozorom, to się po I wojnie światowej nie tylko w Niemczech, we wszystkich krajach utrzymało. Potem mamy ten wielki kryzys i pojawia się cały Keynesizm, New Deal, podobna polityka. Tak naprawdę, jak się spojrzy na przykład na historię ekonomiczną, to pomiędzy New Dealem Roosevelta, polityką frontu ludowego we Francji w latach 30 korporacjonizmem Benito Mussoliniego i systemem w trzeciej rzeszy, tak zwanego cwang kapitalizmu, czyli przymusowego, kapi ja przemocowego kapitalizmu, czyli przez państwo urządzonego, no to, no to tak, naprawdę, tak naprawdę te wszystkie systemy już nie są wolnorynkowe, są mocno zetatyzowane, upaństwowione i socjalne. One się różnią, bym powiedział, przybudówką ideologiczną i polityczną. Oczywiście, najbardziej radykalny tutaj jest wersja radziecka, ale to jest już Ekstremistyczna, ale również w Polsce. Reformy Kwiatkowskiego w latach 30. to jest właśnie też zbliżone tej ekonomii Keynesowskiej, prawda, New Dealu i tak dalej. Także taki, no bym powiedział, rynkowy, czysto rynkowy liberalizm ekonomiczny, on się kończy wraz z I wojną światową, a to padają na przełomie lat 20 i 30. w celu zwalczania wielkiego kryzysu. Czy dzisiejsze spotkanie możemy zakończyć przed wojną, czy pociągnąć jeszcze troszeczkę po zakończeniu II wojny światowej? Myślę, że możemy zakończyć w tym momencie. To, 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 po II wojnie światowej to się już właściwie pojawia troszeczkę inna i nowa historia, i, 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 myślę, i myślę, że to już jest na, na nowy odcinek. I na ten nowy odcinek państwo już teraz zapraszamy. E, profesor Adam Wilamski był Państwu moim gościem. Dziękuję bardzo za uwagę, a Panu za. A przybliżenie pierwszego etapu socjalizmu światowego, który mamy za sobą w tej chwili, i dalej przejdziemy na kolejne etapy, których w finale sami jesteśmy świadkami 100 lat później. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również serdecznie. Ja też Państwa zapraszam na mój kanał. Adam Wielomski, naukowo-polityce.